Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich na każdy dzień miesiąca rozłożone. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. Dzień 25. O błogosławionym zaśnięciu, czyli śmierci Matki Bożej. Zdawać by się mogło, że Przenajświętsza Panna nie powinna była ulec wyrokowi śmierci, chociaż takiemu wszyscy ludzie podpadają. Tę bowiem najcięższą doczesną karę na cały ród ludzki ściągnął grzech pierworodny. Grzech popełniony przez pierwszych naszych rodziców, Adama i Ewę, stworzeni w stanie łaski i niewinności, nie mieli podpaść śmierci. Dopiero po ich zbuntowaniu się przeciw Bogu i gdy przekroczyli dane im od Stwórcy przykazanie, Pan Bóg skazał i cały naród ludzki od nich pochodzący na karę śmierci. Stąd każdy człowiek, jako przychodzący na świat ze skazą grzechu pierworodnego, rodzi się z ciałem śmiertelnym i prędzej lub później umierać musi. Otóż, ponieważ Przenajświętsza Panna, jak to wiemy i wyznajemy, wolną była od zmazy grzechu pierworodnego i nigdy ani najmniejszego grzechu uczynkowego przez całe przebłogosławione życie swoje nie popełniła, więc jakżeż i dlaczego miała ulec śmierci? Odpowiadając na to, ojcowie święci kilka temu dają powodów. Najpierw, gdy Pan Jezus jako Syn Boży za sprawą Ducha Świętego poczęty w przeczystym łonie niepokalanej Matki swojej, a więc tym bardziej także wolny od wszelkiej zmazy grzechu, jednak śmierci uległ. Więc i Maryja, aby jak we wszystkim, tak i w tym być Mu najpodobniejszą, potrzeba było, aby podobnież umarła. Po drugie, chociaż Przenajświętsza Panna wolna była od zmazy grzechu pierworodnego i z tego powodu śmierć nie miała do niej żadnego prawa, to jednak podobnież przyszła była już na świat wtedy, gdy raz na zawsze na wszystkich ludzi postanowiono, aby podpadali śmierci według tych słów Pisma Świętego. Postanowiono ludziom koniecznie raz umrzeć. Więc i Matkę Przenajświętszą nawet nie chciał Bóg od tego powszechnego wyroku uwolnić, jak od Niego i jedynego, a najdroższego Syna swego nie uwolnił. A to dla okazania tym większej grozy i ścisłości tejże kary dla wszystkich. Lecz nie wyjmując jej od tego powszechnego prawa, uwolnił ją od tego, co w nim było karzącego, co w nim było bolesnego i strasznego, a tylko dozwolił temuż prawu spełnić się na jej przenajświętszej osobie, o ile to potrzebne było, aby i w tej okoliczności okazała się prawdziwą córką Adama. Zesłał więc na nią śmierć, której żadne nie towarzyszyły cierpienia co do ciała, a co do duszy nie tylko nie doznała Przenajświętsza Panna tych ucisków, przerażeń i ciężkości konania, jakich doznają wszyscy w chwili śmierci i jakie nawet dopuścił na siebie i Pan Jezus tak w ogrójcu, jak i na krzyżu, ale miłością Boga, przechodzącą miłość wszystkich dusz błogosławionych i wszystkich aniołów,
przepełniona, spragniona oglądania Boga, którego była matką i który na nią w niebie czekał, w chwili rozstania się jej przenajświętszej duszy z ciałem, żadnych ucisków wewnętrznych towarzyszących konaniu każdemu nie doznała, lecz przeciwnie. W stanie zachwycenia nadprzyrodzonego zostając, opływała wtedy w najwyższe uciechy i radości niebieskie, jakich tylko najświętsza dusza tu jeszcze na ziemi doznać może i jakie ją za chwilę już na łonie jej Boga i jej Syna czekały na wieki. Więc chociaż Maryja umarła, to jednak śmierć spotkała ją nie jako kara, bo jako taka znikąd do niej prawa nie miała, lecz jako uderzający dla nas wszystkich dowód, jak dalece to prawo śmierci na wszystkich żyjących na ziemi ludzi jest nieodwołalnie rozciągnięte, kiedy od niego nawet i przenajświętsza Boga Rodzicielka wyjętą nie była. Trzeci powód jest według niektórych ten, że Matka Boża jest nie tylko naszą najszczególniejszą orędowniczką i pośredniczką, lecz, jak ją Ojcowie Święci nazywają, i współodkupicielką rodu ludzkiego, to jest tą, którą Bóg ze wszystkich istot stworzonych w sposób wyjątkowy i najszczególniejszy i jak tylko być może najbliższy przypuścił do współdziałania, do współuczestniczenia w sprawie zbawienia naszego. A więc chciał Pan Bóg, aby ona całym swoim przebłogosławionym życiem, a szczególnie boleściami poniesionymi, gdy była obecna przy śmierci Syna swego najdroższego, tyle za nas zasług położywszy, jeszcze cały Kościół wzbogaciła i tą zasługą, że kiedy ze wszech miar od śmierci wolną być mogła, śmierci jednak dla stania się przez to podobniejszą Bożemu Zbawcy naszemu uległa i ją, równie jak tenże Syn jej najdroższy, a Pan nasz najmilszy, Bogu Ojcu za nas ofiarowała. Czwarty powód znowu był następujący. Ponieważ zbawienie każdej duszy zależało od tego, w jakim stanie dusza znajduje się w stanowczej chwili śmierci, więc Bóg w nieprzebranym miłosierdziu swoim, stanowiąc nam przenajświętszą Matkę swoją za szczególną i raz na zawsze opiekunkę i raz na zawsze postanawiając nie udzielać nam żadnej łaski inaczej, jak za jej pośrednictwem i przez jej ręce, postanowił ją szczególnie za naszą obrończynię, pośredniczkę i opiekunkę, najtroskliwszą w godzinę śmierci. Chciał Bóg dobry, aby ona wtedy to bardziej jak kiedykolwiek otaczała duszę naszą swoją macierzyńską pieczą, broniła nas od napaści piekła w tej chwili najsilniej na nas uderzającego i wypraszała nam te łaski ostateczne, bez których i najświątobliwsza dusza nie dostąpiłaby zbawienia, a z którymi znowu i największy grzesznik może ściągnąć na siebie miłosierdzie Boże. Dopuścił więc Pan Bóg na nią samą śmierć, ale śmierć bez żadnych cierpień, bez żadnej trwogi, bez żadnych ucisków, aby ona z tego powodu, że sama od tego wszystkiego wolną była, z tym większą litością ratowała nas, gdy my w tej ciężkiej godzinie na te najcięższe przejścia wystawieni jesteśmy. Stąd też Matka Boża, jak jest najszczególniejszą i najprzemożniejszą opiekunką i wstawicielką naszą we wszelkich potrzebach naszej duszy i ratuje nas najskuteczniej i najmiłościwiej w każdym niebezpieczeństwie zagrażającym naszemu zbawieniu, tak szczególnie i przede wszystkim otacza nas swoją macierzyńską, a wszechwładną opieką w chwili śmierci. I dlatego
każde jej pozdrowienie, tak często przez pobożne jej dzieci powtarzane, kończymy tymi słowami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Na koniec niektórzy pisarze kościelni, a m.in. sławny w XVI wieku ze swojego dzieła o życiu Matki Bożej ojciec Trombelli, tak tłumaczy, dlaczego Przenajświętsza Panna uległa śmierci, chociaż od zmazy grzechu pierworodnego i wszelkiego najmniejszego grzechu wolną była. Śmierć, jakiej podlegają wszyscy ludzie, pod dwoma względami uważaną być może. Najpierw jako następstwo natury człowieka co do jego ciała uważanego, a po wtóre jako kara, którą Bóg zesłał na Adama i Ewę za grzech przez nich popełniony, a kara rozciągająca się i na wszystkich ich potomków, już po spełnieniu przez nich grzechu nieposłuszeństwa przeciw Bogu spłodzonych. Pierwsi nasi rodzice, gdyby byli, nie zgrzeszyli. Byliby i co do ciała śmierci nie ulegli, to prawda. Ale to nie wypływało z natury, z własności ich ciał, które jako ukształtowane z mułu ziemi, to jest z materii ulegającej zmianom, rozkładowi, zepsuciu i zniszczeniu, także rozkładowi, zepsuciu i zniszczeniu musiałoby podlegać. To bowiem, że oni nie mieli umrzeć, jeśli nie zgrzeszą, wynikało z tego, że Pan Bóg, chcąc ich życie uczynić niezmiernie długim i aż po upływie bardzo wielu lat ich pobytu na ziemi, z duszą i ciałem wziąć ich do nieba, było skutkiem obmyślanego w tym celu właściwego, a nadzwyczajnego środka. Pan Bóg umieścił pośrodku raju ziemskiego drzewo zwane w Piśmie Świętym drzewo żywota. Owocem drzewa tego mieli pierwsi nasi rodzice i wszyscy po nich istniejący ludzie się posilać. A zaś owoc ten miał cudowną własność, że bezustannie odnawiał najdoskonalej siły żywotne w ciele ludzkim i tym sposobem i starzenia się człowieka byłby nie dopuścił i śmierć od niego ciągle oddalał. Lecz z utratą raju ziemskiego po grzechu pierworodnym utracili rodzice i ten cudowny, życiodajny drzewa żywota pokarm. Nie spożywając więc go i Matka Boża musiała ulec śmierci. Chociaż ani skazy grzechu pierworodnego, ani najmniejszego grzechu uczynkowego na sobie nie miała. Przez to zaś nie była wcale niższą i mniej przez Boga uprzywilejowaną, jak pierwsi nasi rodzice, bo oni, gdyby nie mogli byli owocu drzewa żywota w raju ziemskim umieszczonego spożywać, byliby także ulegali śmierci, chociażby nawet byli nigdy nie grzeszyli. Śmierć więc, jako kara za grzech przez Boga na człowieka zesłana, żadnego zgoła do Matki Przenajświętszej prawa nie miała i mieć nie mogła. Lecz śmierci, o ile będącej następstwem własności naturalnych ciała ludzkiego, Przenajświętsza Panna uległa, bo i Pan Jezus, według zdania świętego Augustyna, byłby umarł śmiercią naturalną, gdyby długo był, żył na ziemi. A więc nie miało to nic uwłaczającego najwyższej godności Maryi jako najprawdziwszej Matki Boga i jako istoty najświętszej i najdoskonalszej, jaka tylko z rąk Bożych wyszła i wyjść mogła. Stąd też, ulegając śmierci, umarła bez żadnych cierpień i co do ciała, i co do duszy, te bowiem ciężkie i straszne strapienia i fizyczne, i moralne, jakich człowiek przy śmierci doznaje, są to właśnie skutki kary za grzech pierworodny na człowieka zesłanej, a więc Maryi spotkać one nie mogły. Jakim rodzajem śmierci umarła Przenajświętsza Panna?
Przenajświętsza Panna żadnej i nigdy nie podlegała chorobie. Posiadając ciało po Przenajświętszym ciele Pana Jezusa najdoskonalsze, jakim tylko mogło być ciało ludzkie, jak przez całe życie, tak i przy śmierci, żadnych zgoła nie doznała cierpień z chorobliwych przemian w ciele ludzkim czuć się dających. Cierpiała wprawdzie w życiu swoim tak wiele i doznała boleści tak ciężkich, szczególnie podczas męki Pana Jezusa, gdy pod krzyżem stojąc na śmierć okrutną Syna swego patrzyła, że królową męczenników nazwaną została, co znaczy, że cierpiała więcej niż wszyscy męczennicy, z których niektórzy najstraszniejsze katusze ponieśli. Ale te wszystkie jej cierpienia były to cierpienia moralne, cierpienia serca i duszy. Także nie była wolna od cierpień fizycznych pochodzących z przyczyn zewnętrznych, jak na przykład doznawała uczucia głodu z braku pokarmów lub pragnienia z braku napoju. A także przeczyste jej ciało wystawione było na niemiłe wrażenia ze zmian powietrza doznawanych, to jest od zbytniego zimna lub upału pochodzących. Lecz cierpieniom z wad i chorób ciała wynikającym żadnym i nigdy nie podlegała i przy śmierci nawet nie zapadła w żadną chorobę. Pismo Święte, wspominając o śmierci Mojżesza, tego największego ze Starego Testamentu sługi Bożego, powiada, iż tak czerstwego i niezachwianego zdrowia używał do najpóźniejszych starości, że dożywszy lat 120, a żadnych oznak zgrzybiałości nie okazując, gdy zbliżyła się śmierć jego, z rozkazu Boga wstąpił na jedną z gór w ziemi Moabitów i tam oddał Panu ducha, nie doznając żadnych cierpień towarzyszących konaniu, lecz w błogim zachwyceniu przechodząc z tego świata na tamten. O świętym Janie Ewangeliście, ulubionym uczniu Pana Jezusa, piszą święty Ambroży i święty Grzegorz Turoneński, że po długim bardzo życiu, doczekawszy czerstwej starości, w której żadnych cierpień do końca nie doznawał, gdy nadeszła godzina jego śmierci, rzeźwy i zdrów zupełnie sam położył się w grobie i bez żadnych boleści usnął błogo w Panu. Czyż można przypuszczać, żeby tego rodzaju łaski, której Pan Bóg udzielał niektórym wielkim sługom swoim, nie udzielił Przenajświętszej Matce swojej, tym bardziej, że ona bez zmazy grzechu poczęta i od najmniejszej winy uczynkowej wolna, czym i najwięksi inni święci obdarzeni nie byli, i z tego powodu posiadała ciało żadnym chorobliwym cierpieniem ulegać nie mogące. Co więcej, Przenajświętsza Panna nie tylko nie umarła z żadnej choroby, ale nawet śmierć nie spotkała ją wskutek starości, to jest wskutek zużycia się jej sił żywotnych z biegiem czasu, jakby to prawdopodobnie mogło nastąpić, gdyby nie równie dłużej była żyła na ziemi. Przenajświętsza Panna nie dożyła tak dalece późnego wieku, aby gdy umierała, śmierć z przyczyn tylko naturalnych ją spotykała. Umarła bowiem, jak to niżej zobaczymy, w wieku nie bardzo podeszłym. A gdy wiemy, iż wielu ludzi przed Matką Bożą i po niej nierównie większej długoletności doczekiwali, chociaż z żadnymi szczególnymi przywilejami pod względem własności ich ciała obdarzonymi nie byli, to jakżeż nierównie późniejszego wieku, bez żadnego nowego przywileju i cudu, dożyć mogła Przenajświętsza Panna, posiadająca ciało i bez zmazy grzechu poczęte i najdoskonalsze, jakie tylko Bóg stworzył,
po Przenajświętszym Ciele Pana Jezusa. Na co więc umarła Matka Przenajświętsza, jeśli ani choroba żadna, ani wiek podeszły nie były powodem jej błogosławionego zaśnięcia? Cóż tę Przenajświętszą duszę wywiodło z jej niepokalanego ciała? I dokonywując na chwilę tego rozłączenia, sprowadziło na Maryję śmierć prawdziwą, lecz błogą, spokojną i już pełną uciech niebieskich. W Przenajświętszej Pannie to, co ożywiało jej błogosławione życie całe, to sprawiło i to spowodowało jej śmierć również błogosławioną. Przenajświętsza Panna umarła z miłości Boga. Umarła ze świętej tęsknoty za Bogiem, a razem i Synem swoim z pragnienia połączenia się już w niebie z Bogiem Ojcem, którego była córką najukochańszą, z Bogiem Duchem Świętym, którego była oblubienicą wybraną, Synem Bożym, którego tu na ziemi porodziła i piersiami swoimi wykarmiła, a który tam na nią w chwale już Bożego majestatu swego zasiadając, oczekiwał, aby i ją jako matkę swoją do tejże chwały przypuścił i obok siebie jako królową niebios i ziemi umieścił. Miłość Boga, wzięta razem wszystkich dusz błogosławionych i wszystkich aniołów i archaniołów była, mówi święty Anselm, słabym uczuciem w porównaniu z miłością Boga, jaką pałało serce Przenajświętszej Panny. Żywe było pragnienie patriarchy Jakuba oglądania syna swojego Józefa, którego poczytywał za umarłego, a o którym dowiedział się, że panuje nad ziemią egipską. Lecz czymże ono było obok pragnienia, jakie miała Matka Przenajświętsza, oglądania chwały Syna swojego królującego w niebie, którego widziała umierającego na krzyżu. Święta żądza oglądania i posiadania Boga w niebie, którą gorzało serce Dawida, porównującego tę swoją tęsknotę za Bogiem do pragnienia jelenia strudzonego długim biegiem i szukającego wody ze świeżego źródła. Była jakby niczym w porównaniu pragnienia napawania się ze źródeł żywota wiecznego, które paliło Przenajświętsze serce Matki Bożej. Gdyby zimne serca nasze mogły pojąć, jaka była miłość Boga przepełniająca przeczyste serce Maryi, jaką świętą, spokojną, błogą, ale niepojętej dla nas siły jej tęsknota za Jezusem, tymże jej Bogiem, a razem i Synem, kiedy od chwili w niebo wstąpienia już tu na ziemi Jego obecnością cieszyć się nie mogła. Gdybyśmy to pojąć mogli, to dziwić by nas powinno wcale nie to, że Maryja z miłości Jezusa i tęsknoty za Nim umarła. Ale to chyba, że po powrocie Syna Bożego, a i jej Syna jedynego i najdroższego z ziemi do nieba, gdy się tu na tym nędznym świecie samą i bez Niego ujrzała, że mówię nie wkrótce potem, nie zaraz, nie niezwłocznie, lecz po upływie dopiero pewnej liczby lat umarła. O duszo błogosławiona, niezrównana miłością Boga pałająca, woła wyżej przytoczony święty Anselm, oblubienico Ducha Świętego, gorejąca miłością Boga silniejszą nad miłość wszystkich najświętszych oblubienic Bożych. Jak mogłaś, aby jeden dzień przeżyć na tej ziemi, gdy Bóg Twój, a zarazem i Twój Syn, samą bez siebie tu Cię pozostawił? Nie dziwię się, żeś z tęsknoty za Nim i z pragnienia oglądania Go i posiadania w niebie umarła.
lecz podziwiam, że chociażby jedną godzinę mogłaś wyżyć w takich mękach. W jakim wieku i gdzie umarła Przenajświętsza Panna? Co do wieku Przenajświętszej Panny, w którym nastąpiło jej błogosławione uśnięcie, czyli w którym umarła, różne są pomiędzy pisarzami kościelnymi zdania. Święty Antonin sądzi, że żyła tylko lat 12 po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a więc, że nie miała więcej jak lat 60, gdy z tego świata schodziła. Święty Anselm przypuszcza, że dożyła lat 80. Eusebiusz w swoich kronikach tak czas wylicza, iż zdawałoby się, że śmierć Przenajświętszej Panny przypadła w 63 roku jej życia, a więc, że żyła lat 15 po wniebowstąpieniu pańskim. Lecz Baroniusz, wielkiej powagi historyk Kościoła, utrzymuje, iż Matka Boża żyła lat 72. I to zdaje się być najbardziej prawdopodobne, bo poprzeć je można datami zdarzeń w samym Piśmie Świętym przytoczonych. W rozdziale 17 Księgi Dziejów Apostolskich wzmianka jest o nawróceniu przez świętego Pawła, sławnego w owych czasach mędrca greckiego, który potem został wielkim świętym i znanym pod nazwiskiem świętego Dionizego Areopagity. Otóż ten święty w dziełach, które pozostawił, nadmienia, że po swoim nawróceniu przebywał jeszcze czas pewien w Atenach i tam, słysząc niektórych chrześcijan z najwyższym uwielbieniem mówiących o Przenajświętszej Pannie, którą mieli szczęście oglądać, i sam powziął zamiar udania się do Jerozolimy, gdzie ona już wówczas przebywała, aby ją poznać. Powiada, iż przybywszy do Grodu Świętego, był obecnym przy jej śmierci, a że według tego, jak Dzieje Apostolskie piszą, nawrócenie jego miało miejsce w lat 18 po śmierci Pana Jezusa, a jeszcze nie zaraz potem udał się on do Jeruzalem i nie zaraz po jego tam przybyciu umarła Matka Boża, gdyż wspomina on, że ją nieraz widywał, więc śmierć jej nastąpiła około 20 lat po śmierci Pana Jezusa. Najpowszechniej więc przyjęte jest zdanie, że Matka Przenajświętsza żyła około lat 72. Że zaś umarła w Jerozolimie i tam pochowaną została, nie ma żadnej wątpliwości. Najstarożytniejsze podanie stwierdza to i grób jej przy zburzeniu Jerozolimy przez Rzymian, jak i wiele innych pamiątek chrześcijańskich zatracony, około roku pańskiego 45, za staraniem cesarza Marcjana i żony jego Pulcheryi, odkrytym został, o czym tenże cesarz i jego małżonka, obecni na Soborze Chalcedońskim, uroczyste świadectwo złożyli. Zaraz po śmierci Pana Jezusa, Matka Boża według świadectwa Ojców Świętych przez niejaki czas mieszkała na Dolinie Jozafata, obok grobu Chrystusa Pana. Później, jak o tym nadmienia Sobór Efeski, dość długo przebywała w Efezie wraz ze świętym Janem Ewangelistą, który od chwili jej mu Przenajświętszą Matkę swoją, umierając na krzyżu, oddał w opiekę Pan Jezus, już jej prawie nigdy nie odstępował. Lecz najzwyklej i najdłużej przebywała Przenajświętsza Panna w Jerozolimie i tam głównym jej mieszkaniem według wszystkich pisarzy kościelnych był Wieczernik Pański. To jest ten dom i ten święty przybytek, w którym Pan Jezus dopełnił największego cudu swojej potęgi Bożej i pozostawił najwyższy dowód swojej Bożej miłości, ustanawiając Przenajświętszy sakrament ołtarza. Tamto najdroższy Zbawca nasz odprawił pierwszą mszę świętą ze swoimi uczniami.
Tam z nimi się pożegnał, mając już wydać się na mękę i śmierć krzyżową. Tam i z Matką Przenajświętszą miał ostatnią rozmowę. Tam, pod jej przewodnictwem zgromadzonym apostołom, kazał przez dni 10 przez modlitwę przygotowywać się do odebrania Ducha Świętego. Tam im tegoż Ducha Świętego zesłał. Stamtąd rozesłał ich na świat cały ogłaszać Ewangelię Świętą. Chciał więc, mówi święty Jan Damasceński, aby tam i Matka Jego Przenajświętsza najwięcej przebywała, aby tam szczególnie ostatnie lata swoje spędziła i tam zasnęła w Bogu. To, co się tyczy miejsca, gdzie umarła Matka Przenajświętsza, co zaś tyczy się czasu, to jest miesiąca, dnia i godziny, w której poszła do nieba, uczy nas tego sama uroczystość wniebowzięcia. Od najdawniejszych czasów, jak to nadmieniliśmy wyżej, w Kościele Świętym obchodzona, a przypadająca na 15 sierpnia. W tym więc miesiącu nastąpiło zaśnięcie Matki Bożej. A według również powszechnie przyjętego pobożnego podania i zdania wielu świętych pisarzy, umarła Przenajświętsza Panna 12 sierpnia, to jest na 3 dni przed swoim wniebowzięciem. Dla jak największego zaś podobieństwa, jak we wszystkim, tak i w tym szczególe jej życia, do swojego najdroższego syna, umarła w piątek, około godziny 3 po południu, a zmartwychwstała, o czym niżej obszerniej mówić będziemy, dnia 3, to jest w niedzielę. Czy Przenajświętsza Panna miała objawioną godzinę śmierci swojej? Nie ma nic pewniejszego dla człowieka jak to, że umrze, lecz z drugiej strony nic bardziej niewiadomego, jak dzień i godzina, w której kogo śmierć ma spotkać. Nie wie człowiek, mówi Pismo Święte, o końcu swoim. A i sam Pan Jezus ostrzega nas. Czuwajcie, albowiem nie wiecie dnia ani godziny. Stąd też pewnym jest, że umrzesz, powiada błogosławiony Beda, lecz niepewnym kiedy, jak i gdzie. Wszelako ze szczególnej łaski i szczególniejszego przywileju Pan Bóg niektórym duszom wybranym objawia chwilę ich zgonu. Tak na przykład święty Piotr Apostoł miał sobie objawioną godzinę śmierci, jak o tym sam wspomina w 2 liście kanonicznym. Pewnym będąc, pisze, iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, to jest ciała, według tego, jak mi to Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił. Tejże łaski dostąpił i święty Paweł. Ja, powiada on w liście do Tymoteusza, mam już być zaofiarowany i czas mojego rozwiązania nadchodzi. Na koniec w żywotach bardzo wielu innych świętych czytamy, że oni tego właśnie przywileju dostępowali. A że według nauki świętego Bernarda, powszechnie w Kościele Bożym przyjętej, jaka tylko łaska udzieloną być mogła jakimś świętym, chociażby najwyjątkowiej i najrzadziej, to pewnie Przenajświętszej Pannie odmówioną nie była. Więc gdy Pan Bóg bardzo wielu wiernym sługom swoim ze szczególnej swojej łaski objawiał godzinę ich śmierci, to przecież tym bardziej nie odsunął od tego przywileju Matkę swoją najdroższą. Jakoż powszechne jest podanie, powtarzane przez najdawniejszych ojców i pisarzy kościelnych, że Matka Boża miała cudownie objawioną sobie godzinę swojej śmierci.
Najstarożytniejszy i wielkiej powagi kronikarz kościelny Nicefor w drugim rozdziale drugiej księgi swojej historii powiada, że Pan Bóg, wejrzawszy na wielkie i długie już pragnienie Matki Przenajświętszej połączenia się w niebie z Bożym Synem swoim, oznajmił jej przez anioła dzień i godzinę jej ostatecznego triumfu, co ją świętą radością napełniło. I dodaje tenże pisarz, że anioł zwiastujący jej o tym wręczył jej przysłaną dla niej przez Pana Jezusa różdżkę palmową, w której każdy liść miał blask gwiazdy najpiękniejszej. Pewnego dnia, pisze znowu święty Kosma, pisarz z pierwszych wieków Kościoła, gdy dusza Przenajświętszej Panny pałała najżywszym pragnieniem połączenia się już z Panem Jezusem w niebie, a obfitością łez serdecznych to uczucie objawiała, w takich słowach poczęła ona je wyrażać. O Synu mój Przenajdroższy, oto pragnę być rozwiązaną z więzów ciała mego i połączyć się z Tobą. Oby nadeszła już ta kochana godzina, w której mogłabym oglądać Cię w Ojczyźnie Niebieskiej. A gdy tak przemawiała, oto wśród wielkiej światłości staje przed nią anioł i z najgłębszym uszanowaniem jako Matce Boga, cześć oddawszy, mówi: Bądź pozdrowiona, o najbłogosławieńsza, powiedział do niej. Otrzymasz ostateczne błogosławieństwo od Tego, który zesłał zbawienie pokoleniu Jakubowemu. Oto Syn Twój, Pan nasz, na Ciebie, Matkę swoją najczcigodniejszą, już oczekuje i za 3 dni z ciała rozwiązaną zostaniesz. Toż samo i w tychże niemal słowach powtarza święty Meliton, biskup sardyński, a uczeń świętego Jana Ewangelisty w dziele o przejściu Maryi Panny, co stwierdzają i Metafrastes w rozprawie swojej o uśpieniu Przenajświętszej Panny i święty Wincenty Ferrariusz w kazaniu o wniebowzięciu Matki Bożej. Przenajświętsza więc Matka na dni kilka przed błogosławionym zejściem swoim miała sobie najwyraźniej i cudownie objawioną godzinę śmierci. Wyglądała jej spokojnie, lecz z najżywszym upragnieniem, jako chwili kończącej już jej bolesną po tej ziemi pielgrzymkę i wprowadzającej ją do chwały niebieskiej, w której obok najdroższego Bożego Syna swojego miała zasiadać na wieki. I stamtąd macierzystą opieką swoją osłaniać miała wszystkie dusze ludzkie, a powagą tegoż Bożego macierzyństwa swego bezustannie i najprzeważniej pośredniczyć między ludźmi a Bogiem. Prezentowane treści pochodzą z książki Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich na każdy dzień miesiąca rozłożone, napisanej wiele lat temu przez ojca Prokopa Kapucyna. Wersję książkową, audiobook oraz inne dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.